Zbliża nam się 60. rocznica powstania kliniki, pierwszej w Polsce kliniki onkologicznej dla dzieci. Jak się pani czuje jako następca tych wszystkich wielkich, którzy ją tworzyli, którzy ją rozwijali? Czuję się mała w porównaniu z moimi wcześniejszymi jakby szefami, właściwie nauczycielami onkologii. Ja znałam profesora Woźniaka, miałam przyjemność z nim pracować w jego zespole przez wiele lat. Można powiedzieć, że mnie bardzo dużo nauczył. Przed profesorem Woźniakiem, założycielem kliniki, był profesor Józef Bożek. Klinika powstała 2 stycznia 1962 roku. Była pierwszą kliniką w Polsce, która się zajmowała, może nie zajmowała, to była pierwsza klinika dedykowana dzieciom onkologicznym. Była to klinika onkologii dziecięcej. Wcześniej pacjentami onkologicznymi zajmowali się chirurdzy i nie były to dedykowane miejsca tylko i wyłącznie dla pacjentów onkologicznych. W 1962 roku powstaje pierwsza klinika w Polsce. Kieruje zespołem profesor Józef Bożek. W kolejnych latach oczywiście powstają kolejne kliniki w innych miejscach w Polsce. W 1971 roku pod kierownictwem profesora Bożka powstaje takie wytyczne programu do opieki koordynowanej u dzieci z nowotworami. No i właściwie klinika istnieje do dziś. Trochę zmieniała swoje formy, zmieniała może swoją działalność. Bardziej się ukierunkowała na guzlite pozaośrodkowym układem nerwowym i na nowotwory narządu ruchu. Jest bardzo specyficzną kliniką, ponieważ w jednym zespole pracuje wielu specjalistów, nie tylko onkolodzy dziecięcy, ale również onkolodzy dla dorosłych, chirurdzy dziecięcy, chirurdzy onkolodzy, ortopedzi, dlatego że guzlite, taki szczyt zachorowania jest między 15 a 19 rokiem życia, więc nierzadko poza małymi dziećmi w naszej klinice spotyka się również młodych dorosłych, ponieważ bardzo duże miejsce zajmuje w leczeniu nowotworów guzów litych i nowotworów narządu ruchu chirurgia, no to bardzo istotny element tego zespołu stanowią chirurdzy. I właściwie jeżeli my mówimy o stosunku liczbowym lekarzy onkologów do lekarzy chirurgów, to jest tyle samo chirurgów i tyle samo onkologów. Profesor Bożek był chirurgiem, potem się przekwalifikował, rozumiem, na chirurga onkologicznego. Czy chirurg onkologiczny od zwykłego chirurga się jakoś bardzo różni? Znaczy, profesor Bożek był chirurgiem dziecięcym i chirurgiem onkologiem, posiadał 2 specjalizacje. No trochę inaczej, inne jest podejście do zabiegów operacyjnych chirurga dziecięcego i chirurga onkologa. Nie zawsze to, co... Chirurgia onkologiczna jest trochę bardziej, myślę, radykalna. Jest inne podejście do tego, jaki należy margines zachować przy usuwaniu jakichś struktur. Na pewno trzeba myśleć o tym, jak taki nowotwór może się szerzyć. Są troszeczkę inne zasady prowadzenia zabiegów u takich pacjentów. No bardzo ważne są te wszystkie procedury po to, żeby nie zwiększać szansy na to, żeby pacjent miał wznowę albo progresję choroby w wyniku przeprowadzonych procedur chirurgicznych. Także obecnie na całym świecie istnieje specjalizacja z chirurgii onkologicznej i tak samo jest to w Polsce i ewidentnie jest to lepsze, jest to zysk dla pacjenta, jeżeli lekarz jest wyspecjalizowany w swojej dziedzinie. O profesorze Bożku pewnie dużo nie możemy powiedzieć, bo to były dosyć dawne czasy, aczkolwiek słyszałem, że on już będąc na emeryturze przez wiele lat później jeszcze przychodził tutaj jako konsultant, odwiedzał klinikę. Tak, oczywiście był latami tu przychodził, uczestniczył w odprawach. No oczywiście na ile było to też możliwe ze względu na jego stan zdrowia, ale z nami był, pomagał. Ja profesora Bożka już znam tylko i wyłącznie z ostatnich lat plus z opowieści. Natomiast na pewno no, był to charyzmatyczny człowiek, który, dzięki któremu w ogóle tutaj się zaczęła rozwijać polska onkologia. Tak? Jego następcą był profesor Woźniak, chirurg. Chirurg dziecięcy, chirurg onkolog, ortopeda. Był pionierem
leczenia rekonstrukcyjnego u dzieci w Polsce pierwotnych nowotworów kości. Był też pionierem leczenia operacyjnego przerzutów do płuc. No i właściwie ta tradycja i to, co pan profesor Woźniak rozpoczął, jest kontynuowane w tej klinice i to się rozwija bardzo. Słyszałem, że za kadencji profesora Woźniaka wszczepiono pierwszą rosnącą endoprotezę. W Polsce i rosnącą, i nierosnącą. Tutaj u dzieci onkologicznych, tak. To były pierwsze zabiegi oszczędzające. No to ja pamiętam jeszcze pacjentów, którzy musieli mieć wykonywane amputacje albo hemipelvektomie zewnętrzne. Był to jeden z najcięższych zabiegów onkologicznych w medycynie u dzieci onkologicznej, czyli odjęcie kończyny dolnej wraz z połową miednicy. Wraz z rozwojem możliwości i technicznych, i tutaj wykształcenia personelu i doświadczenia, właściwie takie zabiegi już od lat nie są wykonywane. Mamy możliwość wykonywania zabiegów rekonstrukcyjnych i oszczędzania kończyny i poprawiania nie tylko wyleczalności tych dzieci, ale również jakości życia. Także jesteśmy też ośrodkiem referencyjnym do leczenia guzów kości. My mamy największe doświadczenie, nie tylko w Polsce, myślę, ale też porównywalne z wieloma największymi ośrodkami na świecie, dzięki temu, że mamy dość scentralizowany system leczenia guzów kości, bo ich jest mało. Rocznie to jest maksymalnie 50 nowych pacjentów i dzięki temu też zespół, który wykonuje pewnego rodzaju zabiegi, ma doświadczenie i to się przekłada ewidentnie na wyleczalność i jakość życia pacjenta. Do dzisiejszej medycyny onkologicznej i tego, co robimy tutaj, jeszcze będę chciał wrócić, natomiast jeszcze chciałbym zapytać o doktora Woźniaka, bo słyszałem, że był to absolutnie niezwykły człowiek. Rodzice pacjentów mówili, że to był ktoś, kto na korytarzu nigdy nie powiedział na zadane pytanie, że później, bo teraz nie mam czasu, i czuli się przy nim wszyscy tacy zaopiekowani i bezpieczni. No, dla mnie był na pewno charyzmatycznym lekarzem. Dla mnie był też charyzmatycznym nauczycielem, ponieważ ja się cieszę, że mogłam z nim pracować i uczyć się od niego onkologii. Był no nie tylko nauczycielem i szefem i profesorem, ale był też przyjacielem. Na pewno można było na nim polegać. Na pewno zawsze pomagał, wspierał, krytykował ostrożnie. Naprawdę ja się cieszę, że miałam szansę z nim pracować i że właściwie pokazał nam nie tylko jak mieć stosunek do pacjenta, ale też do siebie. Myślę, że bardzo niewielu klinikach była taka atmosfera wiele lat temu, jak była u nas. I to była naprawdę przyjemność pracy w zespole z profesorem Woźniakiem. Czy zespół, który został skompletowany w tamtych czasach, on cały czas jest trzonem dzisiejszej kliniki, czy ludzie się już powymieniali, to są zupełnie nowi inni ludzie? Część osób pracuje, część niestety nie. Niektórzy odeszli nie z własnej woli. Mam na myśli to, że zachorowali i odeszli. Tak, no lata mijają. Natomiast no, dużo ludzi jednak pracuje. Wiadomo, że dochodzą nowi. Nasza klinika się rozwija, zwiększa się liczba pacjentów, więc jest potrzeba nowych ludzi do pracy. Natomiast no, wiele osób, które pracowało jeszcze za czasów pana profesora Woźniaka, pracuje również. Również pracuje z nami doktor Magdalena Rychłowska-Pruszyńska, która pracowała przez wiele lat z profesorem Woźniakiem, była zastępcą profesora Woźniaka, potem przez 5 lat pełniła funkcję kierownika kliniki, a wcześniej pracowała również z panem profesorem Bożkiem. Ona jest chirurgiem, onkologiem i wciąż z nami pracuje, także no, zespół się składa i z młodych, i starszych lekarzy, tak samo pielęgniarek. No ale mam nadzieję, że ta tradycja i ten klimat, który tutaj jest, no, będzie jeszcze trwał długo. Nawet jeżeli no, już niektóre osoby odejdą, ale tak jak mówię, no niestety czas mija, czas jest nieubłagany i no, w pewnym momencie już niektórzy po prostu odchodzą na emeryturę i nie pracują tak.
obserwujemy we wszystkich dziedzinach na świecie duży rozwój technologii, nauki, poznawania nowych rzeczy. Co się zmieniło od czasu, kiedy pani zaczęła tu pracować, do tego, co jest dzisiaj, jeżeli chodzi o wasze możliwości jako lekarzy? Zmieniło się bardzo dużo. Znaczy, jak ja zaczynałam pracować, to średnia wyleczalność na przykład mięsaka Ewinga, dobrze rokującego pacjenta, czyli zlokalizowanego bez przerzutu, była 40%. Czyli 4 na 10 dzieci żyło. Obecnie jest to 80 do 85%, czyli 8,5 dziecka na 10 kończy leczenie i będzie całkowicie zdrowe. Więc zmieniło się bardzo dużo. Nie dość, że się zmieniła wyleczalność, to się zmieniła jakość życia tych pacjentów. Bo tak jak powiedziałam, teraz mamy lepsze technologie, lepsze możliwości chirurgiczne. My możemy coraz lepiej ratować nie tylko życie, ale funkcje pacjentom. Ci pacjenci rzadko mają wykonywane amputacje. My możemy zakładać endoprotezy rosnące. Najmłodszy pacjent u nas miał 8 miesięcy. I kiedyś, nie tak dawno temu, jedyną alternatywą była amputacja u takiego dziecka. Teraz mamy możliwość jednak zapewnienia mu ruchomości czy funkcjonowania kończyn. I to jest niesamowite, dlatego że to ma bardzo duży wpływ na postrzeganie siebie przez pacjenta i możliwość realizacji własnych pragnień i marzeń i akceptacji siebie, tak. Także to się bardzo zmieniło. Zmieniła się też jakość tych endoprotez, które my wkładamy. Dlatego, że uczyliśmy się przez lata, nie tylko my, ale również to tak jak z samochodami, jak kiedyś jeździliśmy Warszawą, a teraz jeździmy Volvo. I te protezy, które są teraz, to są nieporównywalne z tymi, co były kiedyś. Już nie mówiąc o samej technologii wykonania, ale również to, że teraz obecnie te protezy są głównie wydłużane nieinwazyjnie. Kiedyś w ogóle pierwsze protezy to były wydłużane inwazyjnie, czyli żeby wydłużyć endoprotezę trzeba było tak wykonać mini zabieg. Obecnie mamy urządzenia, że pacjent po prostu to robi sam. 2 minuty i mamy wydłużoną kończynę. Także teraz jeździmy już trochę lepszymi samochodami, trochę lepszymi endoprotezami i mamy nadzieję, że to się przełoży na jakby wytrzymałość tej protezy u naszych pacjentów, bo pamiętajmy, że my staramy się wkładać te protezy na jak najdłużej, ale one tak jak każde inne urządzenie się psuje i niestety ryzyko wymiany. Im dłużej pacjent żyje, im dłużej funkcjonuje, tym ryzyko takiej wymiany jest większe. No obecnie na ileś lat pozwala nam to, większość endoprotez ma taką przeżywalność i nie trzeba żadnych ingerencji, no ale liczymy się z tym, że za ileś lat będzie tyle pacjentów, że coś będzie trzeba z tym zrobić. No z jednej strony super, bo mamy tyle wyleczalności i cieszymy się, że nasi pacjenci mogą skończyć leczenie z sukcesem, natomiast liczymy się z tym, że oni się z nami jeszcze będą spotykać już z powodów nieonkologicznych, tak? Także zmieniło się naprawdę bardzo dużo. Ja patrząc przez perspektywę ponad 20 lat pracy, to jeżeli będzie dalej taki postęp, to myślę, że naprawdę będziemy mogli powiedzieć, że nowotwory u dzieci są chorobą wyleczalną. I że będziemy mogli ratować więcej niż 90% pacjentów, czyli 9 na 10 dzieci będzie całkowicie zdrowych. Mamy doświadczenia pierwsze, tutaj nawet w naszej klinice, z endoprotezami z drukarki 3D. Czy według pani jest w najbliższych latach szansa na to, że uda się wydrukować z materiału biologicznego taką endoprotezę, która będzie wstawiona u pacjenta jakby rosła razem z nim, będzie częścią jego ciała, powiedzmy, taką pełnoprawną? To jest pytanie do naukowców, nie do mnie. No i powiem tak, no byłoby super, jeżeli coś takiego by było możliwe. No na dzień dzisiejszy to też pewne technologie pozwalają nie zawsze wykonać zabieg endoprotezy, ale na przykład wykonywać też inne zabiegi w połączeniu z endoprotezoplastyką, które na przykład zmniejszają rozległość albo zmniejszają potencjalne kalectwo, tak? Czyli na przykład można nie niszczyć jakiegoś stawu, dlatego że na przykład zrobimy łączony zabieg przeszczepu z przeszczepem unaczynionym.
nie tylko rozwój tej chirurgii onkologicznej na nowotwór narządu ruchu, to nie jest tylko kwestia rozwoju samych endoprotez, ale to jest również kwestia rozwoju innych technik, na przykład możliwość wykonywania zabiegów mikrochirurgicznych przy użyciu na przykład mikroskopu czy innego sprzętu, który pozwala na wykonanie pewnego rodzaju przeszczepów unaczynionych po to, żeby na przykład zmniejszyć zakres endoprotezoplastyki, tak? Czyli nie tylko rozwój samej techniki i samych endoprotez, ale również rozwój technik chirurgicznych i możliwości precyzyjnej chirurgii ma wpływ na ten postęp i na to, że ten pacjent może mieć wykonany zabieg mniej okaleczający. No dobrze, to podsumowując, czego można życzyć Pani i pozostałym lekarzom całej klinicy na następne dziesięciolecia? Wytrwałości, pogody ducha, myślę. Właściwie no, trudno mi powiedzieć, co można życzyć im. No, ja myślę, że tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby się nikt nie poddał, ani my, ani pacjenci. Trzeba życzyć dobrej współpracy z wieloma specjalistami i w wielu dziedzinach, dlatego że obecnie nie ma możliwości zdziałania wszystkiego samemu. Trzeba umieć współpracować, rozmawiać, jakby razem działać. No, trzeba nam życzyć też ludzi nam przychylnych i takich, którzy łaskawie popatrzą na bardzo wąską dziedzinę onkologii, to co robimy, bo to dotyczy bardzo niewielkiej liczby pacjentów, więc no, wiadomo, wszystko co za tym idzie się z tym wiąże. No, myślę, że to jest chyba najważniejsze, tak, żebyśmy mogli jakoś razem wszyscy dalej pracować i pomagać naszym dzieciakom. Ślicznie dziękuję za rozmowę. Ja dziękuję.